drugi tom Alfabetu Idei, dostępny w wydawnictwie Capital Book, polecam serdecznie. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Piotr Duk pisze: Szanowny Panie Stanisławie, czy ta cała awantura wokół TVP to nie jest inicjatywa Donalda Tuska, aby przykryć nowy pakt migracyjny, na mocy którego zagościł u nas wielu nowych przybyszów? Myślę, że nie. Myślę, że nie, że to tak czy owak by nastąpiło bez takich siłowych przepychanek w telewizji. W przypadku telewizji chodzi rzeczywiście o przejęcie telewizji rządowej, żeby już tam inne media, które by prezentowały inny punkt widzenia niż rządowy, żeby to były już media całkowicie niszowe, o bardzo niewielkim stopniu oglądalności. Nie wiem, jaki stopień oglądalności ma Telewizja Republika, ale myślę, że podobny albo nawet mniejszy od Telewizji Trwam. W związku z tym jeszcze tam Polsat będzie udawał, że tu stoi okrakiem na barykadzie, ale tu tylko będzie udawał, bo oczywiście no, trzeba się czymś pięknie różnić. A tak to TVN i rządowa telewizja będą w jedną dudkę dmuchać. Także tu myślę, że żadnego drugiego dna nie ma. Po prostu w telewizji chodzi o to, żeby przejąć telewizję. Drugie. Jak pan ocenia ostatnią działalność Krzysztofa Bosaka, jako jedynie dołączył do chóru potępiającego Grzegorza Brauna? No, chyba dołączył, tylko najpierw się wahał, a potem jednak dołączył, ale mniejsza. Czytam dalej. A w wywiadzie w RMF u pana Sroczyńskiego, wieloletniego pracownika wyborczej, twardo bronił Brauna. Nie reprezentował ślepej miłości do Ukrainy. Wspominał o tym, że przyszywają sobie naszywki z III Rzeszy oraz mówił o konieczności cięcia socjalu dla Ukraińców, na co pan Sroczyński straszył go wejściem Putina. No jasne, jak obetniemy socjal dla Ukraińców, to Putin już nie będzie mógł znieść do tego, tylko tutaj nas zawojuje i tak dalej. A pan poseł, tu czytam dalej, a pan poseł zwracał uwagę, żeby go nie moralizować bezpodstawnym strachem. Bardzo mi się podoba to pańskie sformułowanie, panie Piotrze, żeby go nie moralizować bezpodstawnym strachem. No rzeczywiście, pan Bosak bardzo ładnie tam dobiera argumentację, muszę powiedzieć. Uważam, że on jest najbardziej udanym spośród tych polityków Konfederacji. No i boję się, żeby go tam nie zakrakali. Tam pan Wippler, zdaje się, tam pan Wippler stwarza wrażenie, jakby tam zdominował całą Konfederację. Ciekawe, że on nie jest żadnym liderem, a wypowiada się tak, jakby był. No więc widocznie są jakieś takie zależności de facto, o których my nie wiemy, no ale które dają o sobie znać. I czytam dalej. Czy patrząc na ostatnie działanie Konfederacji, to strategia na odbudowanie utraconego elektoratu, czy szczerość posła Bosaka? No myślę, że szczerość posła Bosaka, ja nie posądzam go o nieszczerość, i myślę, że to właśnie może posłużyć do odbudowania elektoratu, bo po tym ostatnim występie Konfederacji w sprawie chanukowych świeczek, no to myślę, że sporo ludzi doznało deziluzji co do Konfederacji. No daleko nie szukając, ja sam doznałem rozczarowania, bo jak na partię nonkonformistyczną, to zachowała się wyjątkowo konformistycznie. Przyłączyła się do chóru i jeszcze tam, zamiast stanąć na mównicy sejmowej i odwrócić oskarżenie, kto tu tych Żydów wpuścił, kto im pozwolił odprawować swoje nabożeństwa w kuluarach sejmowych. I wtedy trzeba by było odpowiedzieć na to pytanie. No i może byśmy się dowiedzieli, kto to właściwie, podobno Marek Jurek, ale nie wiem, czy to prawda. Takie fałszywe pogłoski krążą po mieście, że to on właśnie taki był. No ale teraz jest w Parlamencie Europejskim, w związku z tym. No ale ten precedens został stworzony i Żydowie
ludzie oczywiście chętnie z niego korzystają. Jeszcze z pewną ostentacją przeprowadzili tą replikę taką zapalania tych chanukowych świeczek, takie rodzaj nabożeństwa ekspiacyjnego, i tam kazali panu prezydentowi, tym wszystkim sejmowym dygnitarzom, tam pani posągowa, nie tylko sejmowym, bo i pani posągowa Kidawa-Błońska tam była obecna na tym. Całe szczęście, że rabini nie kazali klęczeć im na grochu, bo to, muszę powiedzieć, że powściągliwie się zachowali. Także no, pan Bosak sprawia wrażenie jedynego sprawiedliwego w Sodomie i Gomorze, no ale to za mało, żeby to odwrócić gniew najwyższego. Prawym okiem. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy takie radykalne odrywanie PiSu od koryta nie wywoła przypadkiem jakiejś formy Majdanu? Przecież wiadomo, że PiS od tak nie odda wpływów. Czy dojdzie do finału brania się za łby między partiami bandy czworga? A może odrywanie żywcem PiSu od władzy jest dowodem na to, że wpływy amerykańskie ulegają osłabieniu i następuje kolejna rotacja w stronę wpływów niemieckich? No dobrze, pan kombinuje. Przecież mówiłem wielokrotnie, że teraz znowu przechodzimy pod kuratelę niemiecką, dlatego że w marcu 2023 roku Amerykanie pozwolili Niemcom na urządzanie Europy po swojemu. Mówiłem, przytaczałem teorię spiskową, dlaczego tak zrobili, więc nie będę tutaj tej teorii spiskowej powtarzał, bo to państwo znajdziecie w nagraniu tym bożonarodzeniowym. No i a drugi powód jeszcze taki, że Amerykanie, i tutaj właśnie naczelnik państwa powinna mu się czerwona lampka alarmowa zapalić, nie teraz, tylko co najmniej 3 lata temu, kiedy pojawił się na scenie politycznej w charakterze jasnego idola pan Szymon Hołownia, dyskretnie, że tak powiem, puszczany w ruch przez pana Michała Koboskę. No to ja mówiłem wielokrotnie, że Szymon Hołownia jest wynalazkiem amerykańskim dokonanym na wypadek, gdyby Prawo i Sprawiedliwość się zaśmierdziało. No i z punktu widzenia amerykańskiego Prawo i Sprawiedliwość się zaśmierdziało. Nie dlatego, że się zaśmierdziało, tylko dlatego, że Amerykanie w tej chwili eksportują rewolucję komunistyczną, a Prawo i Sprawiedliwość to im to jest potrzebne jak psu piąta noga. W związku z tym, żeby już tam się nie angażować w naczelnika państwa, wynaleźli jasnego idola, w którym nasz mniej wartościowy naród tubylczy będzie musiał się zakochać. No bo w Tusku się zakochać niepodobna, natomiast panu Szymonie to prędzej. No i to zresztą widać, że się wielu ludzi w nim zakochało. No i tyle. Także, a że to jest odrywanie PiSu od koryta jest bolesne. No to jest, jasne. A co, korzonki wszystkie tam trzeba, a to boli. Taka operacja niesamowicie. Pan Krzysztof Jurewicz. Panie Stanisławie, która z ulubionych teorii, z pana ulubionych teorii spiskowych, którą pan propagował, ukazała się fałszywa? No, moim zdaniem żadna się nie ukazała fałszywa. Przeciwnie, teraz właśnie nabierają one aktualności. Po tym stronnictwie, po ekspozyturze stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, teraz przychodzi na pozycję lidera, na skutek podmianki na scenie politycznej, ekspozytura stronnictwa pruskiego z Volksdeutsche Partei Donalda Tuska. A dlaczego? A dlatego, że Amerykanie pozwolili w marcu 2023 roku Niemcom na urządzanie Europy po swojemu. To wszystko, ta teoria spiskowa się akurat sprawdza. Przechodzimy pod kuratele Niemiec, no to wygrywa ekspozytura stronnictwa pruskiego i to nic tutaj nie ma osobliwego.
I kolejne pytanie. Czy po wstąpieniu do komitetu wyborczego pana JKM zaczął już pan wierzyć w swoją własną propagandę? No a cóż takiego miałbym mu wierzyć? No nie wiem, co pan ma na myśli. Widzę, że panu się nie podoba to, że ja do tego komitetu wyborczego zgłosiłem akces. No ale to nic nie poradzę, że się panu nie podoba. No niech się panu nie podoba, to niech pan mnie nie popiera. Tylko przecież pan nie musi. A może jeszcze jedno. Czemu wrzuca pan do jednego worka tych posłów Konfederacji, którzy skrytykowali posła Brauna z bandą hipokrytów walczących o świeckie państwo? No jak to czemu? Dlatego, że oni się zachowali w momencie krytycznym tak samo jak ta banda hipokrytów. No to dlaczego mam ich tutaj wyróżniać jakoś pozytywnie? Nie wiem, nie widzę powodu. Czytam dalej. Przecież posłowie Konfy stoją na przeciwnych stanowiskach obrońców uczuć religijnych. Czyżby religijne uczucia żydowskie nie zasługują na taką samą ochronę, czemu dali wyraz wspomniani posłowie Konfy? Tu nie chodzi o religijne uczucia żydowskie. Posłowie Konfy, jak stoją na stanowiskach konstytucyjnych, to powinni postawić pytanie, zamiast tam deklamować, że potępiają Brauna i się wstydzą i tak dalej, powinni postawić pytanie, kto do Sejmu, do gmachu Sejmu pozwolił wejść z Żydom z tą chanukiją i odprawować tam religijne ceremonie żydowskie. I od razu by się narracja odwróciła. Być może, że nawet część tej zgrai sejmowej by się zreflektowała wtedy. No ale posłowie Konfy, jak pan tu pisze, poszli po linii najmniejszego oporu i przyłączyli się do Klangoru. No to dlaczego mieliby tu, dlaczego miałbym ich tutaj dowartościowywać? Czy sam pan Braun, chodzi o ten uczucia religijne, czy sam pan Braun nie stał na tym stanowisku? Proszę pana, na razie to pan Braun dokonał, że tak powiem, desperackiej demonstracji, która zwróciła uwagę opinii publicznej na to, że naruszana jest zasada równości, równouprawnienia wszystkich wyznań. Ponieważ, no o ile mi wiadomo, w sali plenarnej Sejmu, czy tam w kuluarach sejmowych nie odbywają się żadne inne nabożeństwa, na przykład muzułmańskie, czy tam prawosławne, czy tam nawet katolickie się nie odbywają. A tu Żydzi, proszę bardzo. No więc pan poseł Braun zwrócił na to uwagę, jeszcze dokładając informację, o czym ja na przykład nie wiedziałem, że tę ceremonię zorganizowała sekta Chabad Lubawicz. Tu nawet nie wiem, czy ta sekta jest oficjalnie zarejestrowana jako wyznanie, że tak powiem, prawnie dozwolone na terenie Rzeczypospolitej. I tu czytam dalej. Czy się tu pan nie minął z logiką lub i zaczął wierzyć we własną propagandę, od kiedy stanął pan w konkury do tych samych, o tych samych wyborców z poważaniem Krzysztof Jurebisz? No widzę, że tu pan mnie naprowadza na to, żebym złożył samokrytykę, ale ja nie złożę samokrytyki, proszę pana. Mimo, że pewnie się poczuje pan zawiedziony, no ale nie mogę tu wyrwać sobie serca z piersi dla pańskiej przyjemności. Mam nadzieję, że pan to rozumie. Miotacz drugi. Witam pana Stanisława. Czy głębsza integracja z Unią Europejską będzie wyglądać tak jak w czasach ZSRR, czyli że inne kraje związkowe, na przykład Jugosławia, na półkach sklepowych miała tak jak na Zachodzie, Jugoton wydawał normalnie Led Zeppelin, a u nas będzie na półkach sklepowych przysłowiowy ocet, głębokie zacofanie i traktowanie nas jako taniej siły roboczej? Myślę, że nie, że prędzej podobieństwa się doszukamy do generalnego gubernatorstwa,
bo to będzie tutaj surowość większa niż chyba w czasach sowieckich. No może nie tak, nie większa niż za Stalina, bo to trudno sobie wyobrazić, żeby była jeszcze większa, ale taka jak, no nie tylko za Stalina była dyscyplina, za Hitlera też była dyscyplina. No i myślę, że tutaj jak się uda Niemcom przeforsować nowelizację traktatu lizbońskiego, no to Polska siłą rzeczy zostanie zdegradowana do roli generalnego gubernatorstwa. No a w generalnym gubernatorstwie, tak jak już mówiłem, nie będzie miejsca na żadne polskie safandulstwo, tylko będzie dyscyplina. Pan Włodzimierz Koper. Szanowny panie redaktorze, będę wdzięczny, jeśli poruszy pan sprawę konstytucyjnych nadrzędności aktów prawnych, oczywiście aktualnych, a nie w zamierzchłych czasach, czy to, co czynią aktualnie leworządni ministrowie za pomocą dekretów, oczywiście pana szanownego zdaniem jest ok. Pozdrawiam gorąco, życząc rodzinnych świąt narodzenia pańskiego oraz mnóstwo zdrówka i wszelkiej szczęśliwości dla pańskiej całej rodziny. Dziękuję bardzo za te życzenia i wzajemnie, szanowny panie. No więc to jest sprawa trochę skomplikowana. Nie dlatego, że była skomplikowana z natury, tylko że jest skomplikowana na skutek Anschlussu, to znaczy przyłączenia Polski do Unii Europejskiej. Dlaczego tak jest? Zacznę od Adama i Ewy. Dlatego, że w 1964 roku, a więc już bardzo dawno, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, rozpatrując sprawę między dwiema spółkami prawa handlowego, już nie pamiętam jak ona się tam, NL chyba jedna się nazywała, a drugiej nazwy już nie pamiętam, wydał wyrok i w tym wyroku sformułował no, taką opinię, czy takie stanowisko, że prawo wspólnotowe, bo wtedy istniały jeszcze wspólnoty europejskie, nie było Unii Europejskiej jako odrębnego podmiotu prawa międzynarodowego, to był 64 rok, a Unia Europejska jako odrębny podmiot prawa międzynarodowego powstała dopiero 1 grudnia 2009 roku, więc stosunkowo niedawno. Więc i Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed ustawodawstwem poszczególnych krajów członkowskich wspólnoty bez względu na rangę ustawy. Bez względu na rangę ustawy. A więc nawet ma pierwszeństwo przed konstytucjami poszczególnych bantu stanów. I pani sędzia, kiedy byłem, uczestniczyłem w takiej debacie na Uniwersytecie Warszawskim na temat wejścia Polski do Unii Walutowej. Ja uczestniczyłem w tym segmencie prawno-ustrojowym, no to w tym segmencie uczestniczyła też pani sędzia Małgorzata Jungnikiel. I pani sędzia Małgorzata Jungnikiel publicznie powiedziała otwartym tekstem, to prawie że cytuję dosłownie, że sądy w Polsce będą stosowały prawo unijne, nawet w sytuacji jego sprzeczności z polską konstytucją. Tak powiedziała pani sędzia Małgorzata Jungnikiel. Myślę, że wiedziała, co mówi. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to nie dekretami tutaj, jak pan to nazywa, tylko uchwałami Sejmu. No, uchwała Sejmu... Trudno powiedzieć, czy ona jest aktem prawnym, czy nie jest aktem prawnym, bo definicja aktu prawnego jest taka, że on jest skierowany do bliżej nieokreślonej liczby odbiorców. Ten argument, a uchwała sejmowa niekoniecznie, na przykład uchwała lustracyjna Sejmu z 92 roku, z 28 maja 92 roku. Ona nie była skierowana do bliżej nieokreślonej liczby odbiorców, tylko miała postać polecenia.
skierowanego do jednej osoby w państwie, do ministra spraw wewnętrznych, żeby przekazał Sejmowi informację, który z posłów, senatorów, wojewodów i ministrów był w przeszłości tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa albo Urzędu Bezpieczeństwa. I dlatego profesor Łączkowski na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, kiedy tam Trybunał Konstytucyjny badał zgodność tej uchwały z Konstytucją, bo taką skargę tam wniósł poseł Jerzy Ciemniewski, jeśli dobrze pamiętam, no to przedstawił z votum separatum, że Trybunał Konstytucyjny zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym w ogóle nie powinien się zajmować badaniem konstytucyjności tej uchwały, dlatego że ta uchwała nie jest aktem prawnym, a Trybunał Konstytucyjny zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym ma obowiązek badać zgodność z Konstytucją ustaw i innych aktów prawnych. Natomiast ustawa nie jest aktem prawnym. No i na przykład uchwała Sejmu stwierdzająca, że tam kierownictwo telewizji rządowej to tam jest nielegalne. To nie jest akt prawny. To nie jest akt prawny, to jest opinia. W związku z tym w ogóle mamy do czynienia z całkowitym anarchizowaniem systemu prawnego. Dlatego mówię, że to ekipa tu waginet Donalda Tuska przywraca praworządność, to on twierdzi, metodą na rympał. Na rympał, na co zwrócił uwagę również pan prezydent. No ale co z tego, że zwrócił uwagę, jak nic w tej sprawie do tej pory nie zrobił. No inna rzecz, że pan prezydent nie wie, czy jakby chciał coś zrobić, to wojsko go posłucha, czy chociaż formalnie jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Więc hierarchia aktów prawnych, przynajmniej formalnie, jest taka, że najważniejszym aktem prawnym, fundamentem systemu prawnego jest konstytucja. Z konstytucją powinny być zgodne wszystkie ustawy, no i akty prawne niższego rzędu, takie jak rozporządzenia i zarządzenia. Rozporządzenia to Rada Ministrów wydaje rozporządzenia, pan prezydent wydaje rozporządzenia, a ministrowie wydają zarządzenia. Ministrowie wydają zarządzenia. I to ma być, te wszystkie akty prawne mają charakter aktów prawnych niższego rzędu. Powinny być zgodne z konstytucją, co ma badać Trybunał Konstytucyjny. No ale w związku z tym, co mówiłem na początku, że o tym wyroku Trybunału Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości może się okazać, że te wytyczne Komisji Europejskiej, dyrektywy Komisji Europejskiej, którymi bombarduje ona bantustany członkowskie Unii Europejskiej w ilości większej niż jedna dziennie statystycznie, że one mają charakter nadrzędny. Zresztą warto jeszcze przypomnieć o tym, że w swoim czasie, już nie pamiętam, ale chyba jeszcze w latach 90. Sejm dokonał zmiany konstytucji, wprowadzając nieznaczną zmianę regulaminu Sejmu. De facto zmienił konstytucję, nie de jure przecież, bo nie ma takiej możliwości, nie było większości, tylko zmienił uchwałą właśnie, zmienił regulamin Sejmu. W jaki sposób? W taki, że wprowadził do regulaminu Sejmu zasadę, że żaden projekt ustawy, wszystko jedno, czy tam rządowy, czy poselski, czy społeczny, nie będzie dopuszczony do procedowania, jeżeli nie uzyska certyfikatu zgodności z prawem Unii Europejskiej. A ten certyfikat zgodności to byłby jakiś tam niższej rangi urzędniczek wydaje. Już nie wiem, w którym, chyba w Ministerstwie Unii Europejskiej. Więc o tak mamy do czynienia z psuciem prawa.
którego źródłem, niestety, czy jednym ze źródeł jest właśnie Anschluss do Unii Europejskiej, bo od tego się wszystko zaczęło. Pan Jan Kot. Panie redaktorze, czy mógłby pan powiedzieć o historii tego obrzędu świecowego? Chodzi mi o fakty historyczne, a nie religię. Dużo zdrówka życzę. Dziękuję za życzenia nawzajem. No mógłbym. Proszę państwa, Palestyna była częścią Syrii. Była częścią Syrii. No i ta Syria się dostała po śmierci Aleksandra Wielkiego, jak wiemy, rozpadło się jego imperium i poszczególni tam diadochowie objęli we władania poszczególne części tego imperium. No i Syrią władał mniej więcej, to dokładnie nie pamiętam, ale chyba 160 rok po Chrystusie, przed Chrystusem, Syrią władał niejaki Antioch. No to była już w Imperium Aleksandra Wielkiego dokonało implantacji kultury hellenistycznej na wielkim obszarze świata ówczesnego. No i ten Antioch to był też człowiekiem kultury hellenistycznej i chciał tę kulturę hellenistyczną zaszczepić Żydom. No i dosyć tak metodami, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, administracyjnymi. Mianowicie, żeby tu tych Żydów do kultury hellenistycznej przekonać, to do świątyni jerozolimskiej tam kazał zainstalować posąg Zeusa. No a z Żydami to wiadomo, takich to wzburzyło ten Zeus, ten posąg Zeusa ich tak wzburzył, żadnym Zeusie nie chcieli słyszeć, no i wzniecili powstanie, tak zwane powstanie machabejskie. No i po jakimś czasie ci powstańcy odbili, odzyskali świątynię jerozolimską, oczywiście tego Zeusa stamtąd wyrzucili. Ale no, ponieważ świątynia się strefiła, to trzeba było odczyniać tam uroki. No i do tych uroków, już nie bardzo pamiętam dlaczego, potrzebne było zapalenie lamp oliwnych. No ale okazało się, że tam jest jakieś naczynie z oliwą, ale bardzo niewiele tej oliwy jest. No to na jedną lampkę by wystarczyło i to nawet nie na cały dzień, tylko na tam parę godzin, na 3-4 godziny. Ale co się wtedy stało? Przynajmniej tak głosi Haggada, że wtedy Najwyższy uczynił cud. I z tej ta ilość oliwy nieznaczna okazała się wystarczająca do wszystkich zapalenia wszystkich lamp i dzięki temu uroki mogły zostać odczynione. No i na pamiątkę tego wydarzenia się właśnie zapala. To jest taka czynność paraliturgiczna, wydaje mi się, no bo to jest właściwie na pamiątkę, ale żydowskie święta takie są właśnie, na przykład święto Purim. Święto Purim, bardzo radośnie Żydzi go tam obchodzą, jest ustanowione na pamiątkę ludobójstwa, jakiego dopuścili się Żydzi. To jest opisane w biblijnej księdze Estery na zwolennikach takiego Hamana, paskudnika, antysemitnika, który tam chciał przeprowadzić ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, to w czasie niewoli babilońskiej. No ale tam Żydowie przekonali królika takiego tamtejszego, bez charakteru był to człowiek, omotany przez swoją nałożnicę Żydówkę Esterę, że to Haman chce tam dybie na jego życie i spisek straszliwy tutaj knuje. No i w związku z tym ten królik pozwolił Żydom na przeprowadzenie takiej rzezi. Tam 70 ponad tysięcy tych zwolenników Hamana, no a jego samego, jego synów oczywiście też wytracono. I na pamiątkę tego obchodzone jest święto Purim. Żadne takie metafizyczne wydarzenie nie jest z tym związane. Nawet takie, żeby tam Najwyższy cud uczynił z oliwą.
W ogóle Biblia Starego Testamentu to jest to żydowska historia plemienna, podana w takim religijnym sosie, także niektórzy mają wątpliwości, czy to powinni tam traktować ten Stary Testament jako, że tak powiem, księgę świętą. No ale to już chciał pan wyjaśnienia, no to pozwoliłem sobie wyjaśnić. Ewa Z. Panie Stanisławie, jak pan widzi dalsze losy naszego nieszczęśliwego kraju? Czy euro, które PO wprowadzi w Polsce, zaowocuje bezdomnością wielu rodzin? Kto będzie przejmował domy z licytacji? Czy się sędziowie, wydając źle wyroki, mieli parasol ochronny? Pozdrawiam. Sędziowie mają parasol ochronny, są całkowicie bezkarni, w związku z tym mogą wydawać wyroki, jakie im się podoba. Najwyżej im ten wyrok uchylą i tyle. A potem ewentualnie jak tam, no tak jak w przypadku tego wyroku, no najsłynna sprawa pana Komendy. On został skazany na tam wieloletnie więzienie, odsiedział chyba 18 lat. Okazało się, że był niewinny. No i ten sędzia, który go skazał, nie tylko nie miał najmniejszych wyrzutów sumienia, ale nie beknął finansowo. To podatnicy się musieli złożyć na ileś tam milionów odszkodowania dla pana Komendy. Podatnicy, którzy z tym wyrokiem nie mieli nic wspólnego. No to taki właśnie jest porządek. Gdyby sędzia za skutki, za szkody spowodowane wydaniem wyroku następnie uchylonego, musiał odpowiadać własnym majątkiem, to myślę, że sędziów musielibyśmy brać z łapanki, a to w ogóle by tak bardziej uważali, a tak to po prostu tam, tam ich nic nie obchodzi. Natomiast tutaj co do euro, proszę pani, Polska się zobowiązała, to nie Donald Tusk się zobowiązał, tylko Polska się zobowiązała do przyjęcia euro w traktacie akcesyjnym, który wszedł w życie 1 maja 2004 roku. Wtedy nastąpił Anschluss Polski do Unii Europejskiej. Więc Polska się w tym traktacie zobowiązała również do przyjęcia, do wejścia do Unii Walutowej, czyli przyjęcia euro. Ale nie został określony termin, w jakim ma to zrobić. W związku z tym sprawa jest otwarta. No i ja na przykład uważam, że najbardzo dobrym terminem to by był rok 2222. A jeszcze lepszym terminem przystąpienia Polski do Unii Walutowej to by był rok 3333, jako że omne trinum perfectum, czyli wszystko co potrójne jest doskonałe. A jeszcze lepszym, najlepszym terminem to by był rok 4444. Jeśli euro by przetrwało do tego czasu, to myślę, że śmiało możemy przystępować do Unii Walutowej, już nie ma obawy. Ale obawiam się, że euro do tego czasu nie przetrwa, podobnie jak Unia Europejska. Proszę państwa, myślę, że jeżeli tutaj pojawi się bezdomność, kto będzie przejmował domy z licytacji, no to nie na skutek wejścia Polski do Unii Walutowej, tylko na skutek, jak Polska, jak się skończy awantura na Ukrainie, to Amerykanie mogą nam kazać przystąpić do realizacji ustawy 447. No to Żydzi przejmą tytuły własności bardzo wielu nieruchomości w Polsce, bo oczywiście Polska nie będzie w stanie wygenerować takiej gotówki. I tak dług publiczny jest takim brzemieniem, się kładzie na finansach państwowych, że to nikt nie wie, co z tym fantem zrobić. No więc Polska nie będzie w stanie wygenerować takiej gotówki, więc będzie musiała te roszczenia zrealizować w naturze. A po reakcji tej sejmowej zgrai na demonstrację posła Brauna z tą gaśnicą, to widzimy, że nie możemy liczyć na naszych umiłowanych przedstawicieli, bo oni Żydów się boją.
Na wyścigi tam potępili posła Brauna jeden przez drugiego, licząc, wiedząc o tym, że wielki brat patrzy i kto pierwszy go potępi, no to będzie to zauważone i docenione. W związku z tym, jeśli przyjdzie do... Amerykanie każą nam realizować ustawę 447, to przecież oni nas nie obronią przed tym. Oni przejdą na stronę wroga i jeszcze będą represjonowali tych, którzy tam będą próbowali jakiś desperacki opór stawiać. Więc tak to wygląda. Bardziej się tego obawiam niż wejścia Polski do strefy euro. A w ogóle, żeby wejść do strefy euro, to trzeba konstytucję zmienić. Dlatego, że tam jest taki przepis, który mówi o Narodowym Banku Polskim, tam w tym rozdziale finanse publiczne, że tylko Narodowy Bank Polski tutaj ma monopol na wprowadzenie waluty, więc ten przepis trzeba by było zmienić, bo wtedy Narodowy Bank Polski nie byłby emitentem euro, tylko Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem, więc to by było sprzeczne z konstytucją. Tom.pl. Czy waluta euro wypłacana z Parlamentu Europejskiego śmierdzi? No nie wiem, ja nigdy nie korzystałem z żadnych wypłat z Parlamentu Europejskiego, więc nie wąchałem tej waluty. Nigdy nie miałem zresztą takiej okazji. A być może, że no niech pan powącha. Niech pan powącha, bo tam Parlament Europejski wypłaca, tym europosłom wypłaca w euro te wszystkie apanaże, więc wystarczy wziąć euro, banknot euro do ręki i powąchać. Tak, zamiast mnie wypytywać, to wie pan, najlepiej jest eksperyment robić taki. Poganiać osów. Panie Stanisławie, komu by pan powierzył napisanie nowej konstytucji? Czy realne jest powołanie niezależnej służby straży do jej pilnowania przestrzegania z uprawnieniami killera? Widzę, że pan jest zwolennikiem mnożenia tych strażników. A kto strażników upilnuje, proszę pana? Ja bym nikomu nie... Ja sam napisałem kiedyś projekt konstytucji, to bym tam ten swój dawniejszy najwyżej jakoś poprawił czy uzupełnił i tyle. Więc ja uważam, że wiara w to, że jacyś strażnicy tutaj z uprawnieniami killerów konstytucję tu obronią, to jest... No niech się pan nie gniewa, ale to jest naiwne. Już starożytni zauważyli, że to jest naiwne, bo taką właśnie sentencję pełną mądrości w formie pytania, a kto upilnuje strażników? No strażników już nikt nie upilnuje, także jak oni zaczną łamać konstytucję, no to wtedy co, jesteśmy bezradni. I tym melancholijnym stwierdzeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu. Polecam serdecznie.